Szanowny panie prezesie, serdecznie witamy w najstarszym mieście w Polsce, w Kaliszu. Panie prezesie, szanowni państwo, przytaczany przez pana prezesa premier Jan Olszewski w swoim chyba najbardziej znanym przemówieniu dramatycznym pytał, czyja będzie Polska. I myślę, że to pytanie jest bardzo aktualne teraz na niecałe 2 tygodnie przed wyborami, na 8 dni przed zakończeniem kampanii wyborczej. Czyja będzie Polska? No, żeby sobie odpowiedzieć na to pytanie, trzeba tak naprawdę odpowiedzieć sobie, do kogo Polska należy. Polska nie należy do władz Rzeczpospolitej, Polska nie należy do elit. Polska jest dobrem nas wszystkich, jest dobrem obywateli Polski, jest dobrem Polaków, którzy kiedyś o Polskę dzielnie walczyli. Polska to nasza własność. I my będziemy decydować, w którym kierunku nasza ojczyzna pójdzie. To jest bardzo ważna i odpowiedzialna decyzja. Jeśli tak patrzymy na życie polityczne, ono jest fascynujące, bo tak naprawdę będziemy decydować, wedle jakiego systemu wartości nasz kraj będzie urządzany. Czy będzie budowany na bazie cywilizacji chrześcijańskiej, czy będzie budowany tak, jakby Pana Boga nie było, a często nawet z nienawiścią do tych wartości, na których Polska od 1050 ponad lat jest zbudowana. Czy Polska będzie państwem wspólnej kultury, tradycji, historii, pewnej wspólnoty, która nas łączy? Czy to będzie dla nas urządzających Polskę ważne, istotne, że jesteśmy Polakami, jesteśmy wspólnotą? Czy będzie Polska budowana na jakichś kosmopolitycznych zasadach, często nawet niechęci, ojkofobii? Przerabialiśmy to wszyscy niestety w dramatycznych czasach rządów PO-PSL. Wszyscy pamiętamy likwidację lekcji historii po to, żeby nasza młodzież nie mogła poznawać, kim jesteśmy, nie mogła się zakorzeniać, nie mogła wyrabiać sobie tego miłowania ojczyzny. Czy choćby to, co się działo w tak zwanej promocji Polski. No, wszyscy pamiętamy promowanie dzieł, które tak naprawdę miały na celu zawstydzanie Polaków, szukanie tego, co w naszej historii było złe i wyolbrzymianie tego. Pewne pojedyncze, negatywne incydenty przedstawiane jako norma i to jeszcze robione za pieniądze polskiego podatnika za granicą. No nic dziwnego, że mieliśmy publikacje o polskich obozach koncentracyjnych, mieliśmy publikacje o rzekomej winie Polaków w czasie II wojny światowej. Nasz rząd też bardzo energicznie starał się to robić, bo po prostu obrona dobrego imienia Polski, godność Polski jest czymś dla nas ważnym. To też będziemy, o tym też będziemy decydować 13 października. Wreszcie będziemy decydować o tym, o czym tak pięknie mówił pan prezes, to znaczy, czy jako wspólnota stawiamy na rodzinę, czy stawiamy na nowe trendy wynikające z rewolucji obyczajowej 68 roku, te wszystkie właśnie środowiska LGBT, które po prostu chcą w sposób brutalny wejść i różnymi niestety sprawdzonymi metodami w innych krajach brutalnie zawładnąć też opinią publiczną w naszym kraju, ale też edukacją i kulturą, bo nie jest przypadkiem to, że akurat w tych dwóch sferach tak wpływających na ideę te środowiska są obecne. I tak naprawdę decyzja należy do nas. Należy do nas. Mamy dwa bloki. Jeden blok to blok Prawa i Sprawiedliwości, kontynuacji tego wszystkiego, co udało się w naszym kraju zmienić. Drugi blok to antypis. Antypis, bo tak naprawdę poza niechęcią do nas, poza chęcią szybkiego powrotu do władzy tych ludzi nic nie łączy. Ja tak starałem się analizować takie ważne rzeczy dla Polaków. Nie wiem, podwyższenie wieku emerytalnego, który zaserwował nam pan minister Władysław Kosiniak-Kamysz wspólnie z Platformą Obywatelską.
pamiętam, politycy Sojuszu Lewicy Demokratycznej mówili, że to jest największa hańba, podwyższanie wieku emerytalnego do 67 lat, największa hańba, jaką przeprowadzono po 89 roku. Dzisiaj oni wspólnie z tymi, którzy to zrobili, chcą współpracować, chcą zmieniać Polskę. Według jakich wartości? Co ich łączy poza niechęcią do Prawa i Sprawiedliwości? Drodzy Państwo, dlatego musimy się zmobilizować. To jest też pytanie o to, jak jesteśmy traktowani przez rządzących. W czasie moich licznych rozmów w biurach poselskich w Kaliszu, Lesznie bardzo często przychodzili do mnie mieszkańcy nie tylko dziękować za projekt 500+, ale tak naprawdę mówili oni, nareszcie jest ugrupowanie, które dotrzymało słowa. Bo po 89 roku w licznych kampaniach wyborczych słyszeliśmy bardzo wiele obietnic. A państwo jesteście pierwsi, którzy obiecali dużo, konkretnie i naprawdę to później realizujecie. I to jest pytanie, pytanie zasadnicze jest takie, czy chcemy mieć reprezentantów, czy chcemy powierzyć odpowiedzialność za Polskę osobom, które w kampanii wyborczej obiecują nam różne rzeczy i później traktują nas z szacunkiem i później to realizują. Czy chcemy mieć u władzy w Polsce ludzi, którzy po prostu opowiadają różne rzeczy, doskonale wiedząc, cynicznie to robią, doskonale wiedząc, że nic z tego nie będzie zrobione. No bo jak inaczej wytłumaczyć, że ktoś zapewnia nas o różnych mechanizmach, a sam przez 8 lat, mając pełnię władzy, w najmniejszym stopniu nawet tego nie robił, nawet się nie zbliżał do tego projektu. Jak zaufać ludziom, którzy przez całą kadencję opowiadają, będąc opozycją totalną, że najgorszym możliwym modelem jest to, jeżeli lider partii nie jest premierem, po czym sami w kampanii wyborczej zastosowują ten manewr. W tych ludziach nie ma żadnej wiarygodności i nikt z nas nie powinien, którzy tak trzeźwo patrzą na życie publiczne, nie powinien się na to nabrać. To też jest pytanie, jak my, jako obywatele, się szanujemy. Czy wybieramy tych, którzy dotrzymali słowa, czy tych, którzy po prostu nas przez lata oszukiwali, nie realizując później obietnic. Szanowni Państwo, opowiem Państwu taką historię, którą na początku mojej pracy tutaj w okręgu kalisko-leszczyńskim opowiedział mi taki zasłużony działacz, bardzo aktywny, jak mi dobrze życzył, mówił, że pamiętam, oglądałem Pana, jak Pan był bardzo młodym rzecznikiem Pana premiera Kaczyńskiego, więc mam nadzieję, że Pan tutaj wiele dobrego zrobi. Ja miałem wtedy 26 lat, 12 lat temu. I on mi opowiedział taką historię o tym, niech pan pamięta, niech pan będzie zawsze aktywny. I mówi, niech pan zapamięta takie hasło. Nie siedź w domu, walcz o Polskę. Mówi, to hasło usłyszałem od jednego z powstańców wielkopolskich, który opowiedział mi... który opowiedział mi to w kontekście pewnego wydarzenia jeszcze z lat 90. z wyborów samorządowych. Tutaj jeszcze było województwo kaliskie i w jednej z gmin, tam w mniejszych gminach, jak doskonale wiemy, są wybory większościowe. W jednej z gmin naprawdę zasłużony człowiek kandydował do rady gminy i walczył, właśnie chodził, przekonywał. Drodzy Państwo, przegrał wybory jednym głosem. Jego rywal przeszedł jednym głosem. No i wraca do domu bardzo taki smutny, załamany. No i chyba jego żona chciała go pocieszyć, ale mówi, ojejku, gdybym wiedziała, że tak ci zależy, to bym poszła na wybory. I mówi, a nawet wzięłabym teściową. Nie wiem co się później w domu działo, ale to akurat bardzo dobry człowiek, bardzo udane małżeństwo, więc myślę, że ale jakby on opowiedział mi tą historię i opowiedział o reakcji swojego dziadka, powstańca wielkopolskiego. Historia jest tutaj kawałek na zachód stąd.
jak wiemy, powiaty pleszewskie, jarocińskie, ostrowskie, no to bardzo zaangażowane w powstanie wielkopolskie powiaty. I on właśnie mówił, dziadek mu mówił, kiedy my szliśmy do powstania, to właśnie w ten sposób się mobilizowaliśmy. Tym hasłem, jako grupa kolegów. Nie siedź w domu, walcz o Polskę. Bo nie wystarczy chcieć, tak jak ten prawda, niedoszły radny, on bardzo chciał wygrać, ale chodzi o to, żeby jeszcze innych do tego zmobilizować, żeby za naszą chęcią, nawet naszą osobistą decyzją, szły czyny innych, żeby oddziaływać na innych, zmobilizować do końca. No wystarczyło te dwie wtedy osoby zmobilizować, byłby inny radny. Więc powstańcy wielkopolscy, tutaj właśnie ta grupa kolegów mówiła, że siebie mobilizowała wtedy w tych zimowych dniach hasłem nie siedź w domu, walcz o Polskę. I myślę, że to hasło teraz przed 13 października jest szczególnie dla nas wszystkich ważne. Drodzy Państwo, to są wybory do Sejmu. Ja osobiście uważam, że Prawo i Sprawiedliwość te wybory wygra, ale gra toczy się o to, czy wygramy je, żeby móc rządzić samodzielnie. Bo może być tak, że zabraknie nam ileś mandatów i będziemy mieli premiera Schetynę i wicepremiera Czarzastego. No nie daj Boże taki scenariusz, tak? A więc, drodzy Państwo, nie siedź w domu, walcz o Polskę. Drodzy Państwo. I drodzy Państwo, to także tyczy się naszych spraw, choćby tego budynku. Drodzy Państwo, jesteśmy o włos, chociaż tego sformułowania akurat ja nie powinienem używać. Jesteśmy bardzo blisko Akademii Kaliskiej. Drodzy Państwo, tak naprawdę ta idea, żeby Kalisz odgrywał ważną rolę, aglomeracja Kalisko-Ostrowska odgrywała ważną rolę w Wielkopolsce jako miejsce takie akademickie, to jest teraz realizowane. Po pierwsze, już teraz w Sejmie, w czasie tego przerwanego niestety posiedzenia, jest obradowana dzięki wielkiemu zaangażowaniu pana profesora Andrzeja Wojtyły, naszego kandydata na senatora, ustawa, która powoła wreszcie Akademię Kaliską. To jest wielki sukces Kalisza. Druga decyzja, też naszego rządu, powołanie wyższej szkoły dla oficerów służby więziennictwa, no to spowoduje, że będziemy mieli naprawdę dwa bardzo prężne, aktywne ośrodki akademickie, adekwatne do tego, że jesteśmy w drugim mieście województwa wielkopolskiego. Kalisz, aglomeracja Kalisko-Ostrowska na to po prostu zasługuje. Niech młodzież tu zostaje, niech młodzież nie wyjeżdża do większych ośrodków, niech ma tutaj szansę uczyć się w jak najlepszych warunkach. Drodzy Państwo, to są różne decyzje. Patrzę na tutaj kolegów z Rawicza, widzę osoby z Gostynia. Drodzy Państwo, wielka decyzja, czy na terenie tych powiatów powstanie kopalnia odkrywkowa, która zdemoluje tamtejsze rolnictwo i jeden z najlepiej zurbanizowanych, jeśli chodzi o rolnictwo, terenów w Polsce i zniszczy ludziom życie. Za rządów PO-PSL powstał pomysł kopalni odkrywkowej Oczkowice i został on w dużej mierze już realizowany. Dopiero za naszych rządów ten szalony pomysł został zatrzymany. Nie posunęła się sprawa nawet o centymetr, dlatego że my uważamy, że to społeczeństwo powinno mieć decydującą rolę i po prostu póki rządzi Prawo i Sprawiedliwość, tej kopalni tam nie będzie, bo szanujemy Polaków i Polska jest dla obywateli, a nie dla pieniędzy. Ale drodzy Państwo, czy zdobędziemy tu na tyle mandatów, żeby mieć większość samodzielną w Sejmie, zależy wyłącznie od Państwa. Różnice mogą wynosić nawet kilkadziesiąt głosów. Różnice mogą wynosić nawet 2-3 głosy na jedną gminę. Czy będziemy mieli mandat więcej my, czy oni? Wreszcie Senat, drodzy Państwo. Mamy dwóch wspaniałych senatorów, pana profesora Wojtyłę z Kalisza, Jarocina i Pleszewa, pana senatora Łukasza Mikołajczyka z Ostrowa, z Kępna, z Ostrzeszowa, Krotoszyna. Ale mamy też, drodzy Państwo, pana Adama Kośmidra, który reprezentuje Leszno, Gostyń, Rawicz, Kościan i który senatorem nie jest, bo uwaga, przegrał ostatnie wybory
200 głosami na 170 ponad tysięcy uprawnionych do głosowania. 200 głosów różnicy, tam jest 5 powiatów, 40 głosów na powiat. Troszkę ta historia tego radnego z lat 90. mi się przypomina, a więc pan Adam Kośmider wyciągnął wnioski i teraz też wszyscy tam głosimy hasło nie siedź w domu, walcz o Polskę, hasło naszych powstańców. Więc drodzy Państwo, wszystko w naszych rękach. Ważne, żebyśmy wszyscy poszli na wybory. Wybory nie są wygrane, musimy się zmobilizować, musimy również mobilizować innych. Chcesz kontynuacji dobrej zmiany, utrzymania programu 500+, programu Wyprawka 300+. Jeśli chcesz pracować do mężczyźni 65, panie 60 roku życia, to wszystko tak naprawdę na te pytania odpowiadamy 13 października. 13-14 emerytura dla emerytów, dla naszych rodziców, dla naszych babć. To jest też przedmiot pytania, na które odpowiemy przy urnach. Także bardzo ważna jest mobilizacja. A więc, drodzy Państwo, mieszkańcy południowej Wielkopolski, nie siedź w domu, walcz o Polskę. Nie siedź w domu, walcz o Polskę. Nie siedź w domu, walcz o Polskę. Dziękuję bardzo.